serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i wiem, że wyglądam inaczej niż zazwyczaj. Nie byłam w stanie się dzisiaj pomalować, ponieważ dostałam jakiejś silnej alergii, mam spuchniętą twarz, całą wysypcę łącznie z szyją i tak dalej. Więc pominimy może ten temat. Bardzo chciałam dla Was nakręcić film i dzisiaj pokażę Wam takie gadżety kosmetyczne, które udało mi się ostatnio zakupić za naprawdę niewielkie pieniądze, a które robią wrażenie i są bardzo ciekawe, więc zmieńmy może kadr, co? Na 3, 4. Halo! Ostrość? A, mamy to. Więc lecimy z pierwszym przedmiotem. Być może pomyślicie sobie, że taki tam sobie zbędny gadżet, a mi się podoba. Otóż jest to stojak na pomadki. Tak się prezentuje. Wygląda jak taki przybornik na solniczkę, pieprzniczkę i tak dalej na stół, ale no jest przeurocze. Nie ma to jakiejś ogromnej funkcji użytkowej, ale cieszy oko. Po prostu cieszy oko. Nie jest to też srebro, żeby nie było, bo tak może wyglądać. Jest to po prostu metal. W środku jest wyłożone jakimś czerwonym materiałem. Od spodu mamy logo marki, nie wiem, czy będzie widoczne tutaj, Emrich? Nie wiem, jak to wymówić dokładnie. Więc tak to się prezentuje. Mogę Wam zaraz pokazać, jak wyglądają pomadki w takim stojaczku. No dosyć takie ozdobne, ażurkowe, bardzo ładne. I gdzieś tutaj sobie zrobiłam zdjęcie, więc zaraz Wam powiem, ile zapłaciłam na licytacji, bo naprawdę nie było to dużo, z tego co pamiętam. 18 zł, słuchajcie. Za 18 zł udało mi się zakupić taki fajny przedmiot, który idealnie wyeksponuje pomadki stare, które już posiadam w mojej gablotce ze starymi kosmetykami. Więc dla mnie akurat jest to bardzo fajny przedmiot. Jeżeli macie kosmetyki na toaletce i również lubicie jakoś eksponować, macie swoje ulubione pomadki na przykład, no to myślę, że możecie czegoś takiego poszukać. Ja akurat znalazłam ten stojaczek na Allegro. Po prostu wpisałam stojak na pomadki, stojak kosmetyczny, przybornik kosmetyczny, toaletka i tak sobie wyszukuję w kategorii oczywiście antyki, starocie. No i coś takiego odnalazłam. 18 zł, proszę bardzo. A teraz jeszcze z pomadkami. Włożyłam tutaj akurat nowe pomadki, więc zobaczcie, jak Wasze pomadki mogą się prezentować na toaletce, w takim oto stojaczku. Całkiem fajne. Nie potrzebujecie tego do życia, ale myślę, że może Wam uprzyjemnić używanie makijażu na co dzień. I pomadki są już w środku. Włożyłam nowe pomadki, bo w ten sposób zobaczycie, jak Wasze pomadki mogą się prezentować na toaletce. No myślę, że fajna sprawa. Nie odmieni to życia, nie będzie to bardziej funkcjonalne, chociaż niektóre może być łatwiej znaleźć swoje ulubione pomadki w taki sposób, kiedy będą w takim właśnie pojemniczku. Więc dajcie znać, czy skusilibyście się na takie coś, gdybyście zobaczyli to gdzieś jeszcze w takiej kwocie jak 18-20 zł. Czekam na Wasze komentarze tam poniżej. A teraz kolejny gadżet. Tadam! Coś takiego możecie już kojarzyć z mojego kanału, bo kręciłam o takich dodatkach na pomadki. To jest lusterko. Już Wam prezentuję, jak to wygląda. Taki oto pierścionek zakładamy na pomadkę. Można go na przykład wsunąć. Czy mi się to uda z nową pomadką? Tak, pewnie, że się uda. Wkładamy na pomadkę, zobaczcie. A tutaj otwieramy i jest lusterko. Bardzo fajny bajer, bo lusterko mamy zawsze przy sobie, łapiąc pomadkę, żeby poprawić usta, już mamy. No i taki gadżet spokojnie, pomimo tego, że on nie jest najnowszy, nie jest też jakiś super stary, ale możemy go dalej używać. To jest najfajniejsze.
Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że wiecie, jest to jakiś przeterminowany kosmetyk i tak dalej. Po prostu zakładamy na swoją nową pomadkę i możemy używać. Ja żałuję, że obecnie nie ma już takich bajerów. Ten uchwyt na szminkę, lusterko, jest z marki Stratton, czyli angielska firma. Nie wydaje mi się, żeby to jakoś było bardzo stare, słuchajcie. To jest raczej coś nawet robione na wzór starego. Może to są jakieś lata 70, 60, oczywiście wiem, dla niektórych to i tak jest bardzo stary przedmiot, ale tak, no nie jest aż tak stary i udało mi się go zakupić na Allegro w niesamowicie niskiej cenie, bo poprzednie takie uchwyty, te pierścienie na pomadki zakupiłam o wiele drożej, a tego udało mi się zakupić za 14,99, więc naprawdę niewiele. Myślę, że również wiele osób by się z Was tutaj, moich kochanych widzów, skusiło na taki gadżet do torebki, chociażby żeby nawiązać jakąś ciekawą rozmowę, pokazać go wśród znajomych, na jakiejś imprezie, na domówce czy w trakcie świąt, że coś takiego kiedyś było, kobiety tego używały i teraz mamy to w swojej kosmetyczce. Dobra, to lecimy z kolejnym, z kolejną bardzo fajną ciekawostką. Uwaga! Ta-da! Jestem bardzo ciekawa, czy po samym takim wyglądzie jesteście w stanie napisać w komentarzach, co Waszym zdaniem to jest. Więc możemy zrobić taki test, zróbcie stop i piszcie komentarz, co to może być, co to jest za gadżet. Już? Dobra. To ja Wam teraz zdradzę. Oczywiście musiałam to zakupić, bo uważam, że jest to super ciekawostka i nikt jakoś nie był zainteresowany zakupem, więc ja się skusiłam. Chyba 20 kilka złotych za to zapłaciłam. Otóż jest to przedmiot, stawiam na jakieś lata 60, bo ta marka już chyba nie istnieje, marka Sinan France, tutaj mamy, o, ostrość, mamy, jest to taki przybornik podróżny, bardzo fajny, popatrzcie na to, tutaj jedynie niefajne jest to, że ciężko się to wyciąga. O, taram, tu jest szczoteczka do zębów, a z drugiej strony, tak możemy to, zobaczcie, rozwinąć i używać szczoteczki do zębów, a z drugiej strony jest maszynka do golenia, jednorazowa. Są one nieużywane, są nowe, przez to tak sobie tutaj, wiecie, bez problemu tym obracam, steruję, dotykam. Są nigdy nieużywane. Fajne, no co do higieny, to można by się tutaj kłócić, ale raczej stawiam na to, że coś takiego było właśnie na wyjazdowy wyjazd, po prostu coś powiedzmy jednorazowego, na wakacje, no to wtedy faktycznie zabieramy i tak jednorazówki i później to wyrzucamy. Więc zobaczcie, jak to się prezentuje. Ja uważam, że naprawdę jest to fajna rzecz, przede wszystkim taka poręczna, można wszystko schować, no i to, co jest najważniejsze, mamy w jednym takim pudełeczku. Jestem bardzo ciekawa opinii na temat tego cudaka, Waszej opinii, więc czekam na komentarze. Czy coś takiego by się przyjęło w obecnych czasach? Czy dla Was to ma przyszłość? Albo właśnie dlaczego tej przyszłości nie miało i raczej kupujemy takie jednorazówki luzem, nie ma już tych takich zestawów, nawet już nie kupujemy, ja kiedyś miałam takie zestawy, wiecie, na szczoteczkę, pudełeczko, wszystko było tak ładnie zapakowane, na mydło oczywiście też był pojemnik i tak jechałam na jakieś kolonie, no i takie pojemniki były, teraz już tego w ogóle nie stosujemy, więc takiego pojemniki wielorazowego użytku, no i tak po prostu z tym Was zostawiam, mam nadzieję, że pokazałam Wam naprawdę fajne ciekawostki, pomimo tego, że wyglądam, jakbym wpadła pod kosiarkę. Wybaczcie, że nie jestem taka bardzo retro, tak jak zawsze. Zazwyczaj mnie widzicie w filmach właśnie wystylizowaną, umalowaną, ale dzisiaj naprawdę nie byłam w stanie się pomalować. Niestety. Musi przejść samo. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten film. Zachęcam Was do obserwowania, subskrybowania. Takich filmów będzie więcej z ciekawostkami, będą całe historie i będzie sporo makijażu, jak tylko wyleczę swoją skórę. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!